12.12 to właśnie na nadejście tej godziny wielu z nas czekało z niepokojem. Zapowiadany na dziś koniec świata miał nastąpić w momencie przesilenia zimowego. Już ustaliliśmy, nic takiego się nie wydarzyło, ale niepewność nam się udzielała. Adam Feder był dziś na końcu świata, właśnie stamtąd wrócił. Oto co zobaczył. Z okazji końca świata kolejny raz zawisła tablica końca świata. Ktoś odkręcał i zabierał. Na pamiątkę. A to, co przyspawane, nie będzie urwane. Z takiego założenia wychodzą mieszkańcy wsi Głuszyna, do której należy ten przysiółek o proroczej nazwie. To się dopiero okaże, czy nikt nie urwie. Ale z pewnością można powiedzieć, że z okazji końca świata miejscowemu wójtowi urywa się telefon. Nikt nie weźmie teraz, no. Bardzo pan zabiegany. Telefony się urywają. No, faktycznie. Tak, słucham, Szewski? Jasne. Nigdy o tym nie marzyłem, żeby być gwiazdą medialną, ale jeżeli już jestem w tym czasie i przy tym końcu świata, no to trzeba to po prostu wykorzystać. To już kolejna gwiazda, która błyszczy w końcu świata, czyli Sołtys. Mieszkał tu nazwisko Maj, ale to był starszy pan. I Sołtys nie łączyłby tych faktów. Zapewnia, że nazwa nie ma nic wspólnego z mieszkającymi kiedyś w okolicy Miami. Wcześniej mówiono na to róg świata, bo to jest tak przy lesie w rogu, taki różek. Później odkryto w mapach wojskowych, szczegółowych, że jednak to jest koniec świata. W końcu świata żyje na stałe jeden człowiek, jednak małomówny i niedostępny. I nie chcę na ten temat rozmawiać, nie jest medialny. Jest też jeden letnik. Specjalnie na tę okazję przyjechał do swojego domu na samym końcu końca świata. Do domu z koziołkiem, sztucznym bocianem i piracką flagą. Ale pięknie się tu żyje w końcu świata, wśród leśnej zwierzyny. Woda? No jak to się żyje na końcu świata? No spokojnie, cisza, relaks pełny ze zwierzyną leśną, sarna, dzik i tak dalej, także... I tylko ten kret rozrabia. No kret, no niestety. Zmora. 12 minut po godzinie 12, a właściwie to już 13. I co? I nic. Ale nie do końca, bo w końcu świata jeszcze nigdy nie było tylu dziennikarzy, tylu turystów i tylu miłośników Fiata 126P. Bo działo się w przysiółku w ten dzień końca świata. Kto miał takiego Fiata, ten przyjechał na zlot. No ten koniec świata, panie, no trzeba to przeżyć. Jest koniec świata, trzeba było przyjechać na niego. I przyjeżdżali, żeby zrobić sobie zdjęcie w końcu świata, w dzień końca świata. Ewentualnie także w celu matrymonialnym. Przyjechałem poprosić Ewelina o bycie moją żoną. Już? Po zabiegu? Tak. W związku z wielkim zainteresowaniem miejscowi pobudują tu budkę z herbatą i kaszanką. Ale spokojnie, po kolei. Sołtys tak zajęty jest, nie ma czasu świnkom nawet dać jeść. Także wychodzimy naprzeciw wszystkim, żeby... Chcemy się tym podzielić, tym szczęściem, że możemy tu mieszkać. Sama atrakcja, jak to mówią, nie? Na grzyby, na wszystko, co tylko możliwe. Na ryby? Na ryby jest bardzo blisko. Stawy rybne 500 metrów. No, co więcej chcieć? Atrakcyjna ziemia, bo jak wiadomo, za rok, za dwa, za trzy lata na pewno znów będzie jakiś koniec świata. Adam Feder, Wiadomości. A teraz jeszcze dla państwa dwie informacje. Nie o końcu świata, może...